Siemano, z tej strony Fala. Znajdujemy się na bazarze przy Alei Lotników, w miejscu, w którym tak naprawdę zatrzymał się czas. Troszeczkę się czuję tutaj jak na Stadionie Narodowym kiedyś, jak Stato się jeździło. Co tutaj robimy? Będziemy kosztować kuchni argentyńsko-chilijskiej, latynoskiej. Jest tutaj takie miejsce El Chori. Jest to kuchnia latynoamerykańska i to jest taki miks Argentyny i Chile. Specjalności: empanady, choripan i chorilana. Empanada, wiem co to jest, ale te pozostałe dwa kompletnie nic mi nie mówią, więc z miłą chęcią pójdę i przetestuję na moich kubkach smakowych, czy to coś dobrego, bo ocenę oni mają aż 4,9 na 5. Przy 150 opiniach ktoś z Was pisał w komentarzu i polecał to miejsce, chodźmy i sprawdźmy, czy faktycznie zasługują na aż tak dużą ocenę. Zamówiliśmy właśnie to, co polecone, 4 empanady w różne smaki, jeszcze w sumie nawet nie wiem, z czym one będą. Jest choripan, jest chortilana, jak na taką, że tak powiem, budę, no bo to jest taka, wiesz, na bazarze jest zrobione, to widać, że z sercem, tak, tak miło, no tak rodzinnie, dosłownie. Naprawdę troszkę się zaskoczyłem. Bardzo gościnny jest pan, co na pewno zobaczycie. Dziękuję bardzo. Tutaj? Tak, 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 oczywiście. Tak. O, zamówiliśmy sobie też jerbkę. Jerba mate. Tak. Super. A to takie jak powinno być, to jest właśnie z drzewa, tak? Tak, ze drzewa. Jaki instruktaż. Ja miałem właśnie inaczej. Ja miałem, dużo lałem wody, było dużo i właśnie mało yerby w porównaniu do tego, bo tutaj jest po prostu całe zasypane yerbą. Nadjedziemy. Powiem tak, mocne. Ej. No wiesz, to ma być jak... Ej, wiesz co, mam jakbym jakiś miał posmyk fajek. Zielonego pojęcia nie mam poza tym empanadą na temat tych produktów pozostałych, ale wiem, że ten choripan to jest taka grillowana kanapka. Ma pisane grillowane kanapki, ale widziałem na zdjęciu, nie? To było któreś z tych. A to drugie to chyba będzie taki talerz cały, ale nie wiem. Wiesz co, nie sprawdzam, więc wam nie powiem. Zobaczmy, nie sprawdzam w internecie co to jest. Nie znam tego, pierwsze moje smaki, najwyżej później przeczytamy jak powinno być albo i nie. Ale no, póki co... Wygląda to fajnie. Dostaniemy już, widzę, tam kroi się nasz choripan. Więc on będzie cała porcja na pół. Od razu podana. To jest, nie da, jest na pół, ale tu te później daje ostrejsze. Dobrze, a w środku jest łagodny sos, tak? To jest chimichurri sos. Chimichurri, dobra. Tak, to jest choripan i chimichurri, jest 100% argentyński. Dobrze, super. Tak, tak, sałata, pomidory i... I ta kiełbaska taka wieprzowa to jest, tak? To jest wieprzowa 100%, do grilla. Dobra. To jest surowa i później będzie do grilla. Mamy już pierwsze nasze danie. Jest to właśnie choripan, czyli to jest grillowana kanapka. Ona tu już jest przecięta na pół. Ona, jeżeli się nie mylę, to 25 zł kosztuje. Nie jest ona jakaś wielka, to od razu mogę powiedzieć, ale ta kiełbaska, która jest tu w środku, wygląda zachęcająco, powiem wam. To jest kiełbaska właśnie wieprzowa i ona jest grillowana po prostu. I do tego mamy sos chimichurri, jest sałata, pomidor, no i bułeczka taka jasna, zaraz sprawdzimy. No i dostaliśmy ostry sos. Tak, mamy do tego jeszcze właśnie ostry sos, ale najpierw spróbuję sobie z tym chimichurri. Widać to po prostu takie proste smaki, po prostu ma wyciągnąć ten chimichurri. Tutaj z tej kiełbaski to co najlepsze. Kiełbaska jest przepyszna. To jest w ogóle inna kiełbasa niż jak sobie pójdziesz, nie wiem, ze sklepu kupisz. Ona widać jest dużo, dużo lepszej jakości po prostu. Czuć tutaj strukturę mięsa. Totalnie nie jest to taki, wiesz, mielonka, tak jak masz. Bardzo dobra jest ta kiełbasa i ona widać ewidentnie gra tutaj pierwsze w skrzypce. Dlatego fajnie po prostu odświeża sałata z ogórkiem i ten sos chimichurri, tak? Czyli mamy tam ocet winny, mamy tam oliwę, mamy tam właśnie zioła, czy tutaj
nad kopietruszki generalnie one się często robi. Pan pytał o kolendrę? Z kolendrą? Nie wiem, czy robią, może też z kolendrą. I odrobina jest jeszcze tam chili. Bardzo dobrze pasuje do tej kiełbaski. Smaczne to jest. Jeszcze spróbuję sobie tego ostrego sosu. Kapieć. To jest fajna, taka lekka, odświeżająca właśnie dzięki tym warzywom, nie? Tak jak tutaj mamy. Lekko ostry, ale ja ostrzejsze rzeczy generalnie jadłem, ale tak bardziej jeszcze wyciąganie, tak jak ten. Ale czy z tym sosem ostrym lepsze? Nie wiem. Z obie wreszcie są spoko, ale spróbuj teraz w tym wróbel, bo naprawdę fajne. Czekaj, tak więc no wróbel, próbuj. Pokażmy, jak to w ogóle wygląda w środku. To są ten banana. Spójrz, to jest chimichurri tutaj. Tak, o. To jest rodzaj białej chyba kiełbaski, nie? Takiej. Nie, to nie jest biała kiełbaska. To jest normalna. To jest biała. Takie, no. Okay. Ja lubię białą kiełbaskę. Nie, fajnie, fajnie. Dużo takich właśnie ziołowych posmaków. Tak, posmaków dzięki temu chimichurri. Tutaj widzę, że to jest domowe, fajne. Bułeczka też domowo robiona. Tej pan nam mówił. To jest argentyńska? Mhm. To jest mięso wołowina łagodne. Mhm. To jest oczywiście wołowina. Diablita ma dwa... Wołowina, tak? Wołowina też. Mhm, dobra. Kurczak. Dobra. I to jest huminta, to jest... Quinoa? No, nie, te quinoa teraz gotuję, nie mam. Okay. To jest huminta, jest kukurydza. A kukurydza, to jest wegetariański. To jest wegetariański, dobra. Ma mleko bez laktozy. Cały menu nie ma laktozy. A dobra, czyli bez laktozy tak. Mamy tutaj. Tak, ale mąka ma. No tak, wiadomo. A tutaj jedziemy łyczek yerby i mamy teraz nasze empanady. Ale co, wróbeli jak pierwsze? Bardzo dobre, co? Spoko. Czyli co? 1-0 dla Argentyny. Messi, immense Messi, Ankara Messi, gol. 1-0, Argentyna prowadzi, więc teraz sprawdzimy w empanadach. Pan nam tutaj tłumaczył, która to która. To jest argentyńska empanada. Powiedział, żeby nie kroić, tylko po prostu to przełamywać, ale jest gorące jeszcze. Tutaj mamy, to powinna być argentyńska właśnie z wołowiną, oliwkami zielonymi chyba i cebulą. Tak więc, patrz jak to paruje. Bardzo gorące. Ten ziomeczek zna się na mięsie, bo jest bardzo dobra ta wołowina zrobiona. Tu mamy właśnie wołowinę, mamy tę oliwkę, widzimy, i cebulę, nie? Tak jak mówiłem. Ciasto jest bardzo fajne, jak empanady. Ja nie pamiętam, jak się nazywała ta knajpa, co jadłem, ale tam była kuchnia kanaryjska, dokładnie. I ona tam też była na jakimś markecie chyba kiedyś. I tam ta empanada to była strasznie sztywne, były te ciasto. Mhm. Tutaj jest lepsze, zdecydowanie. Ale też świeże jadłeś bezpośrednio? Tak. To było, bo ja chodziłem na lunch. To było koło Ronda Daszyńskiego, oni byli. Mm-hmm. Chimichurri. Bardzo dobre. Teraz jemy taką samą jak tamta, tylko to jest Diabola, czy coś takiego. Czyli tutaj mamy po prostu na ostro to jest. Mamy jeszcze właśnie papryczki jakieś i chyba oliwki tutaj miały być czarne w środku, ale też wołowina i cebula to jest to samo. No, farsz taki sam, tylko czarne oliwki mamy tutaj, no i właśnie jest to na pikantno. Papryczka fajna. Chyba nawet mi lepiej smakuje niż tamta. Nie, jest na papryczka chili napisane było. Dobra, chcecie. Dziękujemy bardzo. O, super. Dziękujemy. Przyszła nam w międzyczasie Choriliana. I tu widzisz, jaka wielka porcja? Wiesz, ile to kosztuje? 28 zł. Taka wielka. Na miejscu, na wino. Dla mnie wygrywa po prostu chimichurri, który robi straszną robotę. To jest wege. Spójrzcie, tak wygląda. I tu mamy jakąś paprykę taką zwykłą, widzę kukurydzę. Ale jaka dobra jest ta kukurydza. Normalnie jakbyś kolbę z masłem jadł, nie? Nie wiem, że chimichurri to będzie pasować. Chimichurri nie ma żadnego mięsa, nie? Nie, no to jest sos taki. O, jest takie troszeczkę podobne do mojego tego pesto pietruszkowego. To ciasto tak chrupie trochę, co? Tam gdzie są łączenia. W tej pozycji, czyli tego wegetariańskim z kukurydzą, chimichurri nie dajemy. I tak jak pan powiedział, do mięsa pasuje chimichurri, fajnie do grillowanych potraw. Tutaj nie mamy, to jest wegetariańskie. No i faktycznie lepiej jest bez. Natomiast
Jakby tutaj dał jeszcze jakiegoś kurczaczka do środka, bo mi brakuje mięsa, bo jednak ja lubię mięso. Natomiast nie wiem, czy mi nie smakuje podobnie, tak jak tutaj Diavoli, że tak dobrze. Naprawdę jest fajne. To jest po prostu ten smak kukurydzy taki wyciągnięty. Jest super. No i tu mamy z kurczaczkiem już. Kurde, ale widzicie jak to wszystko jest podane, jakie to jest świeżutkie, w sensie gorące. Przynajmniej gorące, ale póki co ono się sprawdza też świeżutkie. Dobra. Kurczak mięciutki. Co my tu jeszcze mamy oprócz? Ja nie widzę. Z jakimiś warzywkami, ale nie widzę. To wygląda troszeczkę jak potrawka taka z kurczaka, nie? Tak, nie płaciło ci. No wyczuwam tutaj paprykę. Taką zwykłą. Cebulka jest. Nie no, bardzo dobry. Na pierwszym miejscu ostra kukurydza. Drugie miejsce wołowinka ta argentyńska. A to na trzecim miejscu, chociaż to jest, może tak, nie, to na trzecim miejscu i tyle. Ale mi zaskoczyła mnie najbardziej ta kukurydza, no, wegetariańska, świetna. No cóż, 2-0 dla Argentyny, bo bardzo dobra. Ba Montiel! Montiel gol! Słuchajcie, to teraz akcję na 3-0 ma Diego Maradona. Został tylko on i bramkarz. Czy trafi? Mamy tutaj właśnie już trzecie danie i jest to ta właśnie przedziwna Chorillana. Chorillana, Chorillana. Wygląda to, no nie powiecie, dosyć oryginalnie. Jest po prostu wszystko rzucone. Mamy tutaj frytki, mamy cebulę, no i mamy trzy rodzaje mięs, bo jest to kiełbasa. Właśnie taka chyba jak jedliśmy w tej... w tym choripanie, musiałem coś ściągnąć tam, bo tam jest w menu. Mamy tutaj mięso wołowe i mamy mięso wieprzowe. Tego mamy na górze jajko sadzone, jakby ktoś nie zauważył. I tak, mamy też chimichurri nasze uwielbiane przez nas już tutaj. I mamy tutaj taką salsę, ona jest podobna jakaś tam a la chilijska. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Jest pomidor, czosnek i kolendra. I powiem tak, spróbowałem sobie tylko kęsu tego. Ten pomidor ma tyle smaku, wciągniętego w siebie właśnie dzięki tym przyprawom i czosnkowi przede wszystkim bardzo dużo, więc no jedziemy z tym, no to chyba trzeba jeść tak po prostu. Ciekawe po prostu połączenie takiego miks wszystkiego tego, co jedliśmy, nie? Czyli tej wołowiny, wieprzowiny, chyba wieprzowiny nie jedliśmy w niczym, ale to tu jemy i właśnie konsumuj, dobra, to jajko trzeba rozwalić. Dawaj. Dobra, jajo rozwalone, konsumujemy. Porcja tego jest bardzo duża. To kosztuje 28 zł w menu. Więc porównując do tej kanapki pierwszej, tego choripanu za 25 zł, to on był sporo mniej jedzenia, nie? Miał w sobie, jak tutaj, jak to. Ale ta kiełbaska to sztos. Kiełbaska jest przepyszna po prostu. Kiełbaska robi robotę. To jest taki miks wszystkiego, jest nawalone. A mnie to smakuje najlepiej z dzisiejszego dnia. A jak ci to smakuje overall? Spoko. Dobre, nie? Tak. No chyba to najlepsze danie, drugie to co jedliśmy na początku. Tak, to ten choripan. I trzecie te empanady, one były bardzo dobre, ale no po prostu te były lepsze. Powiem tak, to może nie wygląda na początku, bo to jest to po prostu rzucone na siebie. No ale widocznie tak jadają i kompletnie niespodziewanie, ale myślę, że jakby tu przyszedł pewien youtuber, by mógł potem taką wlepkę tam nakleić na szybie, taką zaczynające się na M właśnie, bo naprawdę jest to przepyszne, więc jestem ciekaw, co on by powiedział na ten temat. W kiełbasce nie znalazłem żadnej szorstki. Grubel zawsze znajduje chrząstkę, ale to zawsze we wszystkim rzeczach, które nie mają. Tutaj musi mu jakoś wyjątkowo smakować. I jajko masz. I masz te frytki. Frytki są spoko, ty po tym takim zawsze myślałem, że one będą kapcie. One są dobrze zrobione. I leżały na dnie. Nie wiem, ta kiełbaska. Najbardziej tutaj wyciąga smak ta kiełbaska i te sosy, nie? Plusem ogromnym jest to, że no tu każdy element, każde to mięso jest świetnie zrobione, jest mięciutkie. Nic tutaj nie wyczuwam, żadnej twardości w niczym. Jest soczyste. No naprawdę
jestem pełen słów uznania i ta 4,9 ocena moim zdaniem zasłużona, bo naprawdę ciężko tutaj jest się do czegokolwiek przyczepić, tym bardziej pan, który tu obsługuje, jest przemiły, no na pewno widzieliście, opowiadał tutaj właśnie z tyłu jest jakieś boisko i ma czwórkę dzieci i grają właśnie na tym boisku w piłkę nożną, tak więc no ogromnym fanem piłki to on na pewno jest. Więc no, ja muszę się teraz przyznać, ale w ostatnich finale Mistrzostw Świata kibicowałem drużynie przeciwnej, ale dzisiaj konkurencji tutaj nie miałam, no bo Diego strzelił na 3-0. Najlepsze danie. Ten? To jest bardzo popularny. Najlepsze. I mam wersję XL. To jest wersja... Widziałem, że jest XL. Ale to jest normalna porcja, tak? Ta za 28 zł. Tak, a jest jeszcze wersja XL. A teraz zmienia, dlaczego zmienia... XL jest 5 zł chyba droższa, czy coś takiego, tak? Ona tam patrzyła. Nie, ten jest 35. Znaczy 5, to 7. Ale to zmienia trochę, dzisiaj było 15% maksymalnie. Śmieszne danie, bo jest wszystko razem tak? I smakuje po prostu. Tak, jest wszystko dobre. To robi inne, jest inny smak, ale mieszasz i jest dobre. Także słuchajcie, moi drodzy. My już pojedliśmy i widzimy się na podsumowaniu na dworzu, jak tylko tu się rozliczymy, ale naprawdę widać, że tu ktoś po prostu robi to z sercem. Naprawdę to jedzenie. Także słuchajcie, moi kochani, to jest kolejne miejsce, które po prostu robi mi uśmiech banana na twarzy. Dlaczego? Ponieważ było tu przepysznie, miejsce jest schowane na niepozornym bazarku, jest bardzo blisko mnie, więc jeszcze bardziej się cieszę, że będę mógł korzystać właśnie tutaj z dobrodziejstw tego miejsca. Przepyszne jest tutaj żarcie. Naprawdę o to chodzi tutaj. Pierwszy raz się spotkałem z tą kuchnią argentyńską, ale no widać, że chodzi w niej ewidentnie o przepyszne mięso i ono tutaj było królem. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, że tutaj przyszliśmy. 4,9 ocena. Oddaję to, co dostaniecie tutaj na miejscu. Za całość, za wszystkie zamówienia z tym yerba i tak dalej zapłaciliśmy 103 zł, więc myślę, że to tak okej. Okay. A to miejsce, w którym właśnie siedzę, to jest to, gdzie w lato, czy tam w sezonie, jak jest już cieplej na wiosnę, są rozstawione stoły, jest grill rozstawiony i mamy takie mięsa długo grillowane na tych, no nie, grillach, czy na tych paleniskach takich. Kibicuję tutaj bardzo mocno, ponieważ to miejsce na to zasługuje. A jeszcze tym bardziej, jak robią to ludzie z pasją, tak jak mamy to tutaj. Tak więc kolejne udane nasze wyjście. Zachęcam wszystkich do komentowania, jak wam się podobało to miejsce, czy mieliście już z nim styczność lub z kuchnią argentyńską, czy gdzieś w Warszawie są równie dobre miejsca właśnie z tego rejonu świata? Dajcie znać w komentarzu. A my tymczasem się będziemy żegnać. Najedzony to do domu. Ciao! Trzeba. Okay. Ja sobie siedzę tu jak od Diego. Tak, to jest. To jest nie moje.